Tym razem poćwiczymy porównywanie ułamków zwykłych z różnymi mianownikami. Powiedzmy, że chcę porównać 2 czwarte i 5 dwunastych. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i do zastanowienia się, który z tych ułamków jest większy. 2 czwarte czy 5 dwunastych, a może są równe. Zastanówmy się, kiedy patrzę na te ułamki, to wcale nie jest oczywiste, który z nich jest większy. Jest parę sposobów, żeby się o tym przekonać. Jeden z nich to taki, żeby sprowadzić obydwa te ułamki do wspólnego mianownika możemy je tak przekształcić, żeby miały ten sam mianownik. Możemy na przykład sprawdzić, czy da się przekształcić dwie czwarte, tak, żeby było to ileś dwunastych, dwie czwarte jako jakaś liczba dwunastych. Ile to dwunastych? Pomyślmy, jeżeli zamiast 4 chcielibyśmy mieć 12, to mamy 3 razy więcej. 3 razy więcej części, na które coś podzieliliśmy. Wtedy dwie części z tej całości zmieniłyby się w 3 razy tyle części. Czyli licznik też musielibyśmy pomnożyć razy 3. Jeżeli mianownik mnożymy razy 3, to licznik też musimy pomnożyć razy 3. Czyli 2 czwarte to to samo co 6 dwunastych. Inaczej możemy wyobrazić to sobie tak, że 2. To połowa 4, a 6 to połowa 12. Czy możemy teraz porównać 6 12 do 5 12? Cóż, tutaj mamy więcej 12, tu mamy 6 12, a tutaj 5 12. 12 z 12 łatwo porównać. Można powiedzieć tak: jeżeli tu mamy 6 czegoś, w tym przypadku to czego mamy 6 to 12 części jakiejś całości, to musi być to więcej, Niż 5 tego samego czegoś. Niż 5 dwunastych. Czyli 6 dwunastych jest większe niż 5 dwunastych. Pamiętajcie, że znak większości pisze się tak, że ta większa otwarta strona skierowana jest w stronę większej liczby. 6 dwunastych jest większe niż 5 dwunastych. I w takim razie 2 czwarte jest większe niż 5 dwunastych. Bo 2 czwarte i 6 dwunastych to dokładnie to samo. Porównajmy jeszcze jakieś dwa ułamki. Jakieś dwa ciekawsze. Powiedzmy, że chcemy porównać 3 piąte i 2 trzecie. I jak zwykle polecam zatrzymanie tego filmu i samodzielne spróbowanie. Dam Wam wskazówkę: spróbujcie przekształcić obydwa te ułamki tak, żeby miały taki sam mianownik. No dobra, spróbujmy zrobić to wspólnie. Piątka nie jest wielokrotnością trójki. Trójka również nie jest wielokrotnością piątki. Czyli musimy znaleźć wspólny mianownik, a wspólny mianownik w tym przypadku to liczba, która jest podzielna jednocześnie przez 5 i przez 3. Najprościej według mnie 15, czyli 5 razy 3. Zapiszmy w takim razie 3 piąte jako ileś piętnastych i 2 trzecie też jako ileś piętnastych. Żeby piątka zamieniła się w piętnastkę, musimy ją pomnożyć razy 3. Jeżeli mnożę mianownik razy 3, to licznik też muszę pomnożyć razy 3, czyli 3 piąte to będzie to samo co 9 piętnastych. Pomnożyłem licznik i mianownik razy tę samą liczbę, więc nie zmieniłem wartości ułamka, tylko go przekształciłem. 3 piąte równa się 9 piętnastych. Teraz 2 trzecie. Żeby przejść z 3 do 15, musimy wykonać mnożenie razy 5. I to samo robimy z licznikiem. Licznik też mnożymy razy 5. 2 razy 5 równa się 10. Czyli 2 trzecie to to samo co 10/15. I teraz możemy porównywać, bo porównujemy pewną liczbę 15 do innej liczby 15. Co jest większe? 9/15 czy 10/15? Jeżeli mamy 10 czegoś, to jest to więcej niż 9. 10 15 to więcej niż 9 15. Znowu narysuję tu znak, który większą rozszerzoną stroną wskazuje większą liczbę. I jak go przeczytamy od lewej, to jest to znak mniejszości, mniejsze niż. 9 15 jest mniejsze niż 10 15, a ponieważ 9 15 to to samo co 3 piąte, a 10 15 to po prostu inny sposób zapisania dwóch trzecich. To znak mniejszości możemy również wstawić tutaj. 3 piąte jest mniejsze niż 2 trzecie.